My wyjeżdżamy już z tego parkingowego kempingu. Jedziemy dalej w stronę Ksamilu. Na Google znaleźliśmy kemping. Kemping Ksamil. Bardzo dobre recenzje. Tak, ma bardzo dobre recenzje. Poza tym Rafał, tak? Chyba ten kolega, którego tu spotkaliśmy, który już od 5 lat przyjeżdża do... Od 8. Czy od 8 do Albanii. Poleca. Mówi, że też tam parę razy już nocował. Mówi, że bardzo fajnie. Tak, więc jedziemy w stronę Ksamilu. My właśnie na stacji tankujemy. Stacja wygląda tak. Pokażę wam cenę. Tutaj jest benzyna, tutaj jest diesel. Cash. Okay. Zapłaciliście kiedyś prawie 11 000 za diesla, a my właśnie tak. Dobrze, że przelicznik na euro. Zapłaciliśmy 88,5 euraka razy, licząc, że po 4,30, 380 zł właśnie zatankowaliśmy. Sitting there at work and I realized I forgot to wake up. I can't be productive when I'm dreaming about a sheep. I go upstairs and get myself another cup of coffee. I get downstairs and then I spill it on the floor. Well, my life is grounded in a firm routine. Coffee, sleep and work. I am not boring, I just... Pozdrawiają, ciągle trąbią i machają. Gdybym mogła, to pewnie bym wam pokazała całą tą trasę, ale to byłoby za długo. Wow. Tylko tyle mogę powiedzieć. thoughts are drowning in my head, and if by some coincidence I do just what they said, in the morning blue is warning you, the avalanche is storming through in the dawn of the morning blue, just take me away. And the rain of every season, and the patriotic treason, the ringing of the bells, the avalanche of sorrow, and the soul afraid to borrow. There is not a day tomorrow, it's all about today, and the morning blue is warning you, the avalanche is storming through in the dawn of the morning blue. Just take me away. Set me free, and I will be afraid enough to find it. Take my hand, or take a stand, and I would never mind it. Sit and stare, or say a prayer for all you left behind. Call me, just never be the last one left in line. Oh. This morning on the wrong side of the bed, I should have stayed in bed and slept all day instead. There ain't no profit in this day that lies ahead. These blurry images still Shepherd's Down. An eagle in a thermal is a circle around, like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfold, and she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell on the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again, and smiling all the way with her unstoppable grin. Tam myślałam, że daliśmy radę i że to koniec, ale okazało się jednak, że nie. Jedziemy dalej, ale widoki są, no nie wiem jak je nazwać, bo wow to jest za mało. Children used to laugh at her. They say your head is in the clouds, and when you come back to earth, the men in the white coats, they will all be waiting. She took a flying leap of an astonishing height. A wind blew through and it carried her high. And Katie knew that she was just beginning to fly. Well, take time, do what you're gonna do, and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground. No, no, take time, do what you're gonna do, just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and nasza H-beta daje radę, 140 koni w automacie, spisuje się superaśnie. Została nam godzina 16 minut jazdy, a do pokonania raptem 27 km. 27 km w godzinę 15. No ale tak się jedzie po tych serpentynach. Kiedy z górki jesteśmy w stanie polecić tam te 40-50, bo są za chwilę kolejne serpentyny, więc się nie jedzie szybko, to pod górkę już nas trzyma. Niewątpliwie dużą zaletą naszego automatu jest to, że mamy możliwość zmiany ręcznej biegu. Na pewno poprawia to troszeczkę komfort jazdy, jest wygodniej jechać. Stresująca jest dla nas, wiedząc, że mamy jakąkolwiek możliwość manewru tymi biegami.